słuchajcie, tutaj też was zapytam, bo pewną dużą kontrowersję w internecie wywołał jeden wpis, mianowicie wasze wspólne zdjęcie, a w opisie informacja, oficjalna informacja o rozwodzie Krzysztofa z twoją byłą żoną. To ja mogę to wytłumaczyć, bo nie, ogólnie chodziło o to, że tam oczywiście paparazzi wbili, jak wszędzie paparazzi zawsze wbijają. I my w ogóle nie chcieliśmy, żeby to przez jakiś czas było wiadomo, że już jest ten rozwód. Ale Krzyś do mnie zadzwonił. Ponad rok czasu mieszkaliśmy razem i nie informowaliśmy o tym bardzo nikogo. Długo, tak. Więc to bardzo długo w ogóle było wszystko tam ukrywane jakby. I ja mówię do niego, jak już do mnie zadzwonił, porozmawiałam, wiesz, że właśnie już na fakcie jest, są wasze zdjęcia z Krzysiem Dudkiem, z prawnikiem, bo to jest nasz przyjaciel. Mówię, że ktoś już tam się wbił, no więc wtedy stwierdziliśmy, że jeżeli już o tym i tak wszyscy napiszą, to lepiej, żeby on o tym ładnie napisał w kulturalny sposób po prostu. Tak. Nie, pojawiały się różne po prostu takie przecieki. Wiadomo, media, prasa kolorowa bardzo to lubi, więc nie dało się tego utrzymać w tajemnicy. Przez ponad chyba rok utrzymywaliśmy w tajemnicy. Ale też takie sprawy rozwodowe nie trwają szybko. Tak, to tak no właśnie, sprawy rozwodowe terminy, trwają długo. Ja tak też dalej, tak mówię, nie, a tutaj znaczy, ja się i tak w miarę bardzo szybko udało mi się rozwiązać małżeństwo, dlatego że też doszliśmy z byłą żoną do porozumienia i to spowodowało, że bez większego bólu udało się to po prostu jakby przeciąć i zakończyć moim zdaniem w miarę z godnością. Natomiast no niestety jest tak, że gdybym był hydraulikiem, gdybym był powiedzmy murarzem, czy kimkolwiek, czy lekarzem, no nie byłoby tak nie byłoby takiego rozgłosu, tak co kogo obchodzi, gdzieś tam pan Stanisław we Wrocławku czy w Kutnie się rozwodzi, tak? Natomiast no to jest ten skiba i tak jak powiedziałem, ja wiedziałem, że trochę będzie się pisać, ale nie aż tak. Nagle nasza para zaczęła się klikać. Nawet kiedyś dla żartu przejrzeliśmy jakiś taki portal właśnie plotkarski i okazało się, że klikamy się lepiej niż Shakira. Więc Shakira też się rozwiodła i rozstała z jakimś tak. tam swoim tak, i to właśnie mega znanym narzeczonym. I to powodowało później też taką sytuację, ludzie czytając te plotkarskie media często jakby nie wiedzą, jaki jest mechanizm powstawania informacji. Na przykład ja udzieliłem dla świętego spokoju jednego wywiadu poważnej gazecie, gdzie był mój kolega i poprosił mnie o ten wywiad. Nie chciałem się zgodzić, ale przemyślałem to, że lepiej jemu udzielić i wyjaśniłem pewne sprawy w gazecie wyborczej, czyli takiej w ogóle no nie plotkarskiej gazecie. I z tego wywiadu portale plotkarskie zrobiły co najmniej po 5 materiałów, rozbijając na kawałki każdy wątek. Tak, i później nasz i wrażenie było takie dla tych wśród no, tych czytelników tego, tych pism, że skiba co tydzień tak, coś mówi co na temat idzie swojego do kogoś innego rozstania więc i nowego związku, więc tak. To jest jakby powiesz jedno zdanie, zrobią z tego 5 wywiadów, więc trochę tak to działa. No i tutaj nie wiem, czy u was można użyć jednego wulgaryzmu, chociaż tutaj jest on wyjątkowo potrzebny, szukanie tak zwanych tematów z dupy. Czyli po prostu tak. Nic się na przykład, no Karolina miała swój portal, swój profil na portalu, popularnym portalu społecznościowym i co jakiś czas umieszczała jakieś zdjęcia i na przykład... Mam nadal. Masz nadal i na przykład, nie wiem, nie, oni tak biorą że złamała zdjęcia. Paznokieć, że sprzątając... Najgorsze jest to... Poczekaj, sprzątając się... złamała paznokieć i oni tak, z tego to, robią to jak mi sensację. Koleżanka wysłała, to się prawie popłakałam ze śmiechu, ale nie, najgorsze jest to, że ja zawsze dodawałam tyle samo relacji, to nie jest, że ja nagle dodaję więcej relacji, czy coś. Tylko, że no wcześniej nikt tego nie dodawał do jakichś tam... Albo wręcz, ja bardzo często mieszczam na swoim portalu, ja właśnie, poczekaj sekundkę, na swoim profilu felietony polityczne. I nagle, pamiętam, że było tak komentowane, że skiba nagle się ożywił politycznie. Także ja mu każę. Ja piszę od 30 lat w tygodnikach tak, poważnych, wprost, w gazecie wyborczej. Teraz piszę w tygodniku Angora latami. I ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja jestem felietonistą, wydałem 2 książki z felietonami, ale dla internautów to dobrze, skiba ożywił się, tak? No, jakby... Czekaj, bo mi przerywałaś. I że ty, ona mi każe pisać, żeby z nim wzbudzać ciężko... kontrowersję. Z nim jest ciężko w ogóle dojść do głosu. Ja się zamykam. Tak? Nie, bo chciałam tylko coś powiedzieć, że tak jak ty mówisz, że ja głównie na Instagrama dodaję tak naprawdę nasze psy. Mm-hmm. No to jest... I właśnie też niektórzy się tam z tego śmiali, ale nam oczywiście tych psów nie dodają. Jak już dodam coś naszego czy cokolwiek, no to wtedy jest zawsze, no tak, ona cały czas dodaje z nim zdjęcia, o Boże, tutaj na pewno chce się na nim wybić cokolwiek. Ja mówię, ale wszystkie pary, no nie wszystkie, no są pary, które chcą się dzielić swoim szczęściem, są pary, które nie chcą,
Ale te, no, które na czym chcą, polegają to te profile? No na tym, że ludzie relacjonują swoje życie, tak? Tak. Jesteśmy tu, graliśmy koncert. To jest tak, że później te wspomnienia wyskakują też po roku, to jest też fajne, dlatego to czasami nawet tam babcię dodaję, bo wiem, że ona mi tam później kiedyś wyskoczy, jakichś już nie mam. Mam premierę nowej książki, napiszę, że zapraszam Państwa, polecam książkę i tak, no chwali się, no ale co, mam o tym nie mówić, no, że ukrywać to, że wydałem książkę, mamy nowy teledysk, no w sposób naturalny. Zachęcam do obejrzenia tego teledysku, czy polecam go. Mam gdzieś występ, no reklamuję swój występ, więc to jest jakby takie relacjonowanie. Widocznie ci, którzy mnie obserwują, a mam ich tam no, ponad 100 tysięcy, widocznie chcą mieć takie informacje. Wystarczy przestać obserwować albo w ogóle nie wchodzić na te profile. Jakby tutaj rozwiązanie jest bardzo proste, ale no to jest właśnie takie, no niektóre te komentarze nas oczywiście śmieszą.